będzie to mit o powstaniu Bogu. Dawno, dawno temu, kiedy świat pogrążony był w monotonii i nudzie, wśród wojen i trudów żywota pojawili się pisarze. Ach, wspaniali, wspaniali pisarze! Nie przesadzajcie. Przejdziemy do ważniejszego. Od onego czasu kultura została wzbogacona o prawdziwe złote runo literatury. Powstały nowe nurty, a niektóre rewolucje odwróciły dotychczasowe realia bezpowrotnie. Znacznie wpłynęło to na... Zaraz, zaraz! Nie pozwolimy, aby woda letejska posłała na dno wspomnienia o naszych bogach literatury. Bartolon, oto czas na opowieści. A było to tak. Już od zarania dziejów pięści Aresa zbierał się gniew. Wraz z uderzeniem nią o ziemię, złość zebrała się w jednym punkcie, a z niej powstali dwaj awanturnicy, Juliusz Słowacki oraz Adam Mickiewicz. Niczego nie uczysz swoich czytelników. Mam pytanie, co z ciebie za poeta? Profesjonalizm, ty masz drogi mniej niż zero. Ja? Nie mam profesjonalizmu? Chyba cię coś pomyliło, mój drogi. Jedyną taką osobą, jaką tu widzę, jesteś właśnie ty. Może i jestem egoistą, ale ty jesteś prostakiem. Inteligentnym człowiekiem, z tym mogę się zgodzić, ale mogę się również mylić. Nawet geniusze popełniają błędy. Jeszcze jedno słowo, Adam. Albo kogoś pokochałeś! Ach, kocham tę poetę jeżeli. Zawsze sprawia mi tyle radości. I czuję się, jakbym żył na nowo przy każdej kobiety. Czy życie nie jest piękne? Zwłaszcza, gdy po ziemi chodzi dwóch tak upartych romanów. Kłócą się wciąż o to samo. Gotowi zabić się o udowodnienie swojej racji. Hades będzie zadowolony, kiedy przyjdzie kto zobaczy. Aresie, wstydziłbyś się. Kolejny raz rozpętałeś wojnę i to pomiędzy tak znamienitymi poetami. Wypraszam sobie, ja tym razem nie byłem w żadnej wojnie. Nie moja wina, że mają takie charaktery i sami nawzajem się prowokują. Widzisz? Na co to chciałeś? Jesteś niemożliwy, Aresie. Niemożliwy! Ale jaki cudowny... Znaczy niemożliwy. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Aj, korzysta, korzysta! Śmierć zbiera swoje żniwa. Na Zeusa! Co za szkoda, co za szkoda. Głośno dziś będzie w mym domu. Ty nowi nieszczęśnicy zapytają Tartarzy, czym zagłuszyć mam krzyki nowych cierpiących? Persefona u matki przebywa. Mój losie, mój smutny losie. Będę potrzebować rozmówcy na poziomie. Arturze Schopenhauerze, przybądź do mnie. Bóg śmierci wskrzeszać potrafi. Z krwi dwóch bogów literatury kolejny geniusz powstaje. Wódz zginęło, by jeden powstał. Cóż się zdarzył? Niesamowite, co się przed chwilą stało. Czyż nie, Arturze? Ludzie wprawdzie giną codziennie. Wiem to najlepiej. Ale pisarze? I to nie byle jacy. Taki sposób. Taki los, mój drogi. Los jest żałosny, a ludzie bezsensowni. Tak, ach, a propos zawsze się śpieszy. Śmierć bywa nudna, zwłaszcza gdy jest jej Bogiem. A takie morderstwa mają miejsce bardzo często. A to nieraz. Człowiek drugiego z błahych powodów zabija, a zwłaszcza, gdy ten drugi zagraża jego reputacji.
Nie jeden człowiek byłby w stanie zabić drugiego, aby jego tłuszczem wysmarować sobie. Ale śmierć, śmierć można uznać za powrót. Powrót do najbardziej nam własnego, pierwotnego stanu, który mógł tylko krótkim okresem było życie. Racja, przyjacielu. Racja. Pewnego chłodniejszego wieczoru Artemida wraz ze swoimi dzikimi psami odpoczywała, podziwiając firmament niebieski zdobiony gwiazdami. Wilki, znudzone, zaczęły wyć. A z ich biadolenia powstała Virginia Woolf. Dosyć tego! Odgłos lecącej strzały. Ojej! Ale również boginie nie próżnowały. Czyż nie wiecie, że anonim, który pisał tak wiele wierszy bez podpisywania ich, był kobietą? Kobietą? Kobietą. Koniec tych mężczyzn! Wszak kobiety są ważną częścią społeczeństwa i sztuki. Aby dokonał się akt twórczy, musi dojść do porozumienia między kobietą a mężczyzną. Zapytacie, dlaczego tak się opieram przy tym, aby kobiety pisały książki, skoro jest to męczące i naraża na spory z płcią przeciwną? Kobiety są zazwyczaj uważane za ciche, a przecież mamy taką samą potrzebę rozwoju jak mężczyźni. Dlatego proszę was, abyście pisały książki i nie cofały się przed żadnym tematem. Samotna niczym Artemida, Virginia Woolf podążyła dalej głosić swoje poglądy. Ach, podążyła! Samotna, acz niesamowita. Choć każdy pisarz był różny i skomplikowany, niczym lista potomków Zeusa, można powiedzieć, że literatura tkwiła w sercach. Serca te po śmierci na milion kawałków roztrzaskano, niczym lustro rzucono o ziemię. Niczym lustro, ach, roztrzaskane. A z każdego odłamka serca wyrośli pisarze, niczym drzewko oliwne dzięki Ateny. Każdy pisarz jest częścią niekończącego się ciągu. Niektórych nić życia przecięto zbyt szybko. Zbyt szybko. Ale kto wie, ilu nowych powstanie na jej gruncie. Tego nawet wyrocznia nie powie. Mam nadzieję, że przeżyliście katarzys.